Na tej lekcji mówimy budowę i funkcji białek, węglowodanów i tłuszczów, a także rolę błonnika w działaniu układu pokarmowego. Zapraszam. Podstawowe substancje odżywcze zawarte w pokarmie to białka, węglowodany, cukry i tłuszcze. Oprócz tego są także witaminy, sole mineralne i woda. Ciekawostka. Zarówno białka, jak i węglowodany i tłuszcze to związki węgla. Z tego powodu mówi się, że węgiel jest najważniejszym pierwiastkiem dla życia na Ziemi. Zacznijmy od białek, bo to jedne z najważniejszych składników organizmu. Pełnią one różnorodne funkcje. Są podstawowym materiałem budulcowym każdej komórki. Jako enzymy przyspieszeni umożliwiają zachodzenie wielu reakcji chemicznych. Umożliwiają ruch. Biorą udział w transporcie substancji. Bronią organizm przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. A także umożliwiamy odbiór bodźców ze środowiska zewnętrznego. Białka powstają z połączenia mniejszych i prostszych cząstek, aminokwasów. Niektóre aminokwasy potrafimy wytwarzać samodzielnie. Inne, tzw. aminokwasy egzogenne, muszą być pobrane wraz z pożywieniem. O pożywieniu, które dostarcza wszystkich aminokwasów egzogennych, mówimy, że jest pełnowartościowe. Będą to przede wszystkim produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli mięso, jaja, mleko i sery. Jedzenie, które nie dostarcza wszystkich niezbędnych aminokwasów, to tak zwane jedzenie niepełnowartościowe. Aminokwasy pobrane wraz z pokarmem zostaną wykorzystane przez organy do wytworzenia własnych białek potrzebnych do funkcjonowania organizmu. Białka ze względu na pełnione funkcje możemy podzielić na kilka grup. Są więc białka receptorowe, czyli takie, które umożliwiają odbieranie informacji z zewnątrz. Przykładem może być rodopsyna obecna w komórkach oka, która bierze udział w procesie widzenia. Białka motoryczne, które są w komórkach mięśniowych, umieją kurczyć się, a przez to umożliwiają ruch. Przykładami takich białek są aktyna i miozyna. Białka budulcowe, które to wchodzą w skład struktur organizmu, przykład: kolagen, budujący skórę, włosy, kości i stawy. Białka enzymatyczne przyspieszają przebieg reakcji zachodzących w organizmie. Przykład: enzymy trawienne, których zadaniem jest rozkład składników pokarmowych. Białka sygnałowe, będące przenośnikami informacji. Przykład – hormony trzustki, regulujące stężenie glukozy we krwi. Białka transportowe, których zadaniem jest przenoszenie różnych substancji. Przykład – hemoglobina obecna w krwinkach czerwonych, transportująca tlen do komórek. Białka obronne, które potrafią unieszkodliwiać drobne ustroje chorobotwórcze, jak przeciwciała we krwi. Węglowodany, o których w skrócie można powiedzieć, że to dostawcy energii. Świetnym źródłem energii są cukry proste, a wśród nich głównie glukoza. Organizmy przechowują ją w postaci cukrów złożonych. U roślin będzie to skrobia gromadzona przykładowo w bulwach ziemniaków, a u zwierząt glikogen gromadzony w wątrobie. Cukry złożone, przyjmowane z pokarmem, aby mogły zostać przyswojone, muszą zostać najpierw rozłożone do cukrów prostych. Podczas tego procesu stężenie glukozy we krwi zmienia się powoli. Jest to szczególnie ważne dla mózgu, który, gdy stężenie glukozy we krwi jest zbyt niskie, reaguje uczuciem głodu. Gdy zjemy słodycze zawierające duże ilości cukrów prostych, stężenie glukozy we krwi szybko wzrasta i szybko też spada, bo są przez organizm zużywane, a uczucie głodu szybko powraca. Gdy zjadamy więcej cukrów niż potrzebujemy, organizm przekształca je w tłuszcze i magazynuje, a to z kolei prowadzi do otyłości. Źródłem cukrów w naszym pożywieniu są przede wszystkim produkty roślinne owoce, warzywa, ziarna zbóż. To także źródło błonnika. Związek ten buduje ściany komórek roślinnych. W jego skład wchodzi głównie celuloza. Nie potrafimy go strawić, ale błonnik świetnie wchłania wodę, a tym samym ułatwia przesuwanie pokarmu w jelitach. Tłuszcze to przede wszystkim źródło energii. Są to związki wysokoenergetyczne, bo z jednego grama tłuszczu organizm potrafi wytworzyć dwa razy więcej energii niż z jednego grama cukru czy białka. Po drugie tłuszcze są materiałem budulcowym. Tworzą chociażby ściany komórkowe no i są materiałem zapasowym. Niektóre rośliny gromadzą go w swoich nasionach, by odżywiały rozwijający się zarodek. Zwierzęta gromadzą go głównie w komórkach tkanki tłuszczowej, która chroni narządy wewnętrzne przed urazami i przed utratą ciepła. Tłuszcze, jakie spożywane, mogą być pochodzenia roślinnego. Znajdziemy je przede wszystkim w olejach, nasionach i orzechach. Wpływają na podniesienie odporności organizmu, poprawiają pamięć i dobrze wpływają na stan naczyń krwionośnych. Są też tłuszcze zwierzęce, które zjadamy w maśle czy tłustym mięsie. W nadmiarze są one szkodliwe. Tłuszcze zawierają też ryby i one z kolei mają pozytywny wpływ na nasz organizm. Zapamiętaj najważniejsze. Do podstawowych substancji odżywczych należą białka, węglowodany i tłuszcze. Białka są zbudowane z aminokwasów. Pełnią w organizmie m.in. funkcję budulcową, odpornościową, transportującą i regulacyjną. Pokarmy pełnowartościowe zawierają wszystkie minokwasy egzogenne, czyli takie, których organizm nie potrafi sam wytworzyć. Cukry proste, np. glukoza, pełnią w organizmie funkcję głównie energetyczną. Natomiast cukry złożone, np. glikogen i skrobia, pełnią również funkcję zapasową. Błonnik pokarmowy, występujący głównie w owocach, warzywach i ziarnach zbóż, nie ma wartości odżywczych, ale ułatwia przesuwanie się pokarmu w jelitach. Tłuszcze są bogatym źródłem energii pełnią także funkcję ochronną, zapasową i termoregulacyjną.